Siemanko, ja jestem Gadlin i witam was bardzo serdecznie. Znowu jest tutaj przede mną serwer, który nazywa się Endercraft. Jest to serwer, który otworzyłem już z Warcookiem oraz Pro Residence i wylosowałem już grupkę osób, którzy będą testowali właśnie tą betę. Teraz tak, osobom, którzy zostali wylosowani, chciałem powiedzieć gratuluję. I osobom, którzy niestety jeszcze nie zostali wylosowani, żeby się nie poddawali, żeby mieli ciągle wiarę, ponieważ mam zamiar wylosować więcej osób, po części będę wylosować coraz więcej osób po to, aby właśnie, żeby inni też mieli szansę sobie na tym serwerze zagrać przed otwarciem. Teraz może tak, powiem coś o tym serwerze, tutaj próbuję przejść tego parkoura, ale jest bardzo trudny i mi chyba nie wychodzi. Dobra, to sobie na razie podaruję. Będzie to serwer survival i teraz może trochę was po nim poprowadzę. Jest tutaj futziarka, czyli tutaj będą spadały nam świnie, z których będzie wypadać jedzenie. Jak mamy tutaj na przykład, tutaj nam leżą już kotleciki, spadają świnie, więc będzie można mieć trochę jedzenia, jeśli się wyjdzie z miasta. Dalej mamy różne ozdoby, inne rzeczy i uprzedzam was od razu, że odcinek ten nagrywam przed otwarciem, zanim otwarcie jeszcze miał miejsce, otwarcie beta oczywiście. Dlatego coś mogło na mapie, parę rzeczy się zmienić, ale to już szczegół. I teraz tak, będzie to serwer survival na początku, lecz mamy zamiar dodawać różne dodatkowe rzeczy w trakcie tej beta oraz po otwarciu serwera. Takie jak na przykład będzie areny PvP i inne takie rzeczy. Co tu jeszcze dużo mówić? No, ogólnie testy beta powinny trwać około tygodnia, może dłużej, może krócej. No i cóż, dla tych, co zostali wylosowani, czekam, aż dołączycie do gry, a dla tych, co jeszcze nie zostali dołączeni do Danii, od razu mówię, nie poddawajcie się, czekajcie, może to wy będziecie następnymi zwycięzcami. I to chyba tyle, a więc dziękuję wam za oglądanie i widzimy się na serwerze. Pa, pa!